Cześć, witam Was w kolejnym naszym materiale. Będzie on dotyczył mięśni brzucha i problemów rozejścia kresy białej u kobiet po urodzeniu. Jest ze mną Kasia, która będzie prowadzić wspólnie ze mną szkolenie dotyczące postępowania po połogu. Przeprowadziłaś ankietę wśród dziewczyn, z której wynika, że najchętniej właśnie chciałyby się dowiedzieć kilku dodatkowych informacji, jak postępować w ogóle u kobiet w przypadku rozejścia tej kresy białej. Zanim przejdziemy do samych technik czy rejonów ciała, z którymi możemy pracować, ja chciałbym Ci zadać pytanie, od którego momentu stwierdzić, że mamy problem z rozejściem kresy i po jakim czasie na przykład możemy uważać te rozejście, że ono nie jest fizjologiczne. Po jakim czasie na przykład z Twojego doświadczenia kobiety, pacjentki do Ciebie trafiają do gabinetu? One trafiają w bardzo różnym czasie, czasami kilka lat po porodzie, czasami kilka miesięcy. 6 tygodni, żeby brzuch wrócił do normy. No dobra, w zależności jakim stanie jest ta mama, no bo musimy mieć ten stan wejściowy. 3 miesiące to tak optymalnie, kiedy byśmy się spodziewali, że ta kobieta już odzyskuje, powiedzmy, ciało, które miała przed porodem, okay, w jakimś stopniu, bo niektóre zmiany są one nie wrócą. Czyli po 3 miesiącach możemy się spodziewać, że jeśli ta kresa się nie za bardzo schodziła, to nie ma co na to liczyć po tym 3 miesiącu i to jest na pewno sygnał do pracy? Tak, natomiast można w ciąży już zobaczyć, który brzuch nie pracuje. Można zobaczyć, sprawdzić na przykład toniczność, jak on wygląda. Po skórze, po rozstępach możemy podejrzewać, czy to jest mama, która będzie miała problem z rozejściem kresy. No i wtedy nie czekamy z terapią 3 miesiące, tylko ją sugerujemy, żeby to zacząć na przykład 2 tygodnie po porodzie. Okay. Bo mamy inny poziom hormonów, inną zdolność regeneracyjną i chcemy to wykorzystać, a nie czekać 3 miesiące. Jakie to będą hormony, które tak naprawdę na naszą korzyść grają w tym wczesnym okresie? To są relaksyny, które powodują, że my jesteśmy pulchne, miękkie i się rozciągamy w ciąży, tak? No ale one nam spadają i tam też jest hormon wzrostu, który będzie taki bardzo regeneracyjnym hormonem, tak? Więc to, jak regeneruje się kobieta po porodzie, to jest cudowne zjawisko wręcz i warto to wykorzystać, jakby pobudzić, okay, te procesy, a nie czekać, aż to się samo uklepie, nie? A mówiłaś też, że jesteś w stanie czasami, nazwijmy to, przewidzieć, że któraś kobieta będzie miała większe problemy z tym rozejściem kresy. Jakie to będą symptomy, na które wtedy zwracasz uwagę? Czy ilość ciąż to jest jeden z tych jakby powodów, czy nie? Tego byś nie wiązała. Tak, w każdej kolejnej ciąży te tkanki rozciągnięte są trochę bardziej, tak? Dochodzi nam wiek, czyli mniejsza ilość kolagenu, okay, większe rozciągnięcie tkanek, to jest jedno. To ile przybieramy w ciąży, tak? To też ma znaczenie, bo mamy określoną adaptację tych tkanek, więc tu, jeżeli jesteśmy w stanie kontrolować dietę, super. Natomiast mamy do czynienia też czasami z hipermobilnością i nie u każdego muszą być to poważne zespoły, natomiast będą cechy, które mówią nam już o tej hipermobilności, czyli to są osoby, które łatwo wyginają stawy, skręcają często kostki, pojawiają się rozstępy w ciąży. To są te pacjentki, że one bez rozciągania, jak je poprosisz, żeby ci położyły ręce, no to one nam bez problemu. Głowa do kolan, te sprawy. Tak. I chyba też luźna skóra, w sensie powięź. Luźna skóra, tak. One, jak w dotyku masz tą skórę, to masz wrażenie, że ona ci się prawie że przelewa przez palce. Czasami jest taka... Okay. To się czuje, gdy dotkniesz raz czy drugi takiej skóry, to po prostu wiesz, że to tutaj ten kolagen może być trochę innej budowy. No i to są pacjentki, które po pierwsze powinny rodzić bardzo dobrze i je trzeba dobrze przygotować do tego porodu, bo one jak się rozciągną, to te tkanki nie wracają tak jak u kobiet z normalną, z prawidłową budową kolagenu. Okej. Okay. Tak? I mówi się, że chyba około 30% kobiet ma już tą wrodzoną nieprawidłową budowę kolagenu. Okay. No to potencjalnie są nasze pacjentki, bo to są kobiety, które boli miednica w ciąży. One przychodzą z różnymi bólami, nie? Wśród niektórych dziewczyn, które są świeżo po porodzie, jest chęć szybkiego wrócenia jakby do ćwiczeń, do formy. Powiedzmy, że dziewczyny były trenerkami albo pracują w branży, w której ten wygląd liczy się bardziej niż w innych zawodach. Czy jakby nieoszczędzanie się podczas połogu to będzie też miało duży wpływ na to, że ta kresa może się rozejść bardziej, że my się po prostu swoimi działaniami dołożymy do tego, że będzie to rozejście większe, czy nie? Wiesz co, to trzeba indywidualnie. Jeżeli się przeciążysz, tak, to wiadomo, że jeżeli rzucisz sobie za duże obciążenie, będziesz chciała szybko wrócić, tak, no to jest większe ryzyko, że zrobisz sobie tą krzywdę, tak? Ale najczęściej osoby, które trenują świadomie,
no to one idą powoli albo potrafią dostosować te swoje obciążenia. Tak, to mówimy o tych, którzy trenują świadomie, ale jeśli ktoś na przykład od razu chce wbić z powrotem na crossfit albo na ostre gdzieś tam treningi z YouTube'a, wtedy mamy do czynienia z tłocznią taką afunkcjonalną, parciem. Tak, ale tak, to z takiego... To jest duża szansa, że te tkanki przeciążymy, bo one są luźniejsze, one potrzebują czasu, potrzebują adaptacji. Tak? My zapominamy często, że kobieta, która urodziła dziecko, to całe dziecko powstało z jej tkanek. To jest osłabienie. To, że my mamy na przykład obwody podobne, to nie znaczy, że my tam mamy mięśnie. Okay. Bo dziecko nie jest złożone z tłuszczu. Tak? Tam jest kości, mięśnie, tam jest białko. Rozumiesz, cały budulec poszedł z kobiety. Nie? No i my zapominamy, że ten organizm potrzebuje czasu, żeby to odbudować. Tak? No i teraz pytanie już z mojej psychosomatyki. Dlaczego kobieta chce szybko wrócić? Chce szybko wyglądać jak kiedyś? Chce odzyskać to ciało, tak? To jest dużo takich tematów związanych z niepogodzeniem się, nie? Więc ja od tej strony. I czasami jest tak, że one muszą iść wyskakać, żeby nie czuć, nie myśleć, bo tutaj jest za dużo w domu na przykład, nie? Dobra, to jest fajna rzecz, czyli czasami jakby szczera rozmowa, co jest motywacją do tego, że ona już tu teraz musi tak ostro ćwiczyć, jest istotniejsze, bo kiedy ona odpuści, to może sobie poczekać i tak naprawdę nie przeszkadzać ciału w gojeniu się. Słuchaj, bo tu chodzi o intencje, bo najczęściej ta chęć zmiany sylwetki, poprawy sylwetki, to jest nieakceptacja siebie ciała, czyli ja nie kocham siebie, czyli ja dojadę jeszcze to ciało. A tu chodzi o to, żeby zobaczyć, że to ciało dało mi dziecko, dzięki temu ja urodziłam i jaki wysiłek to jest i ukochać siebie i zatroszczyć się o to ciało. I wtedy zupełnie inaczej, masz zupełnie inna motywacja jest na przykład do tego, żeby 15 minut dziennie zrobić coś dla siebie, bo ja kocham siebie. Okej, okay, w porządku. Czyli jeśli mielibyśmy już bardziej kierując kolejne pytanie do osób być może już pracujących w uroginekologii albo... do tych osób, do tych fizjoterapeutów, którzy właśnie chcą to rozpocząć. Mówiąc o tym rozejściu, takie najbardziej lokalne problemy, które jako pierwsze byś sprawdziła u swoich pacjentów. Najbliżej jakby miednicy, co się tam może dziać, czego byśmy nie chcieli. Wiesz co, no to od tego, co jest aktualne, tak? Czyli blizna, jeżeli jest po cięciu cesarskim, to sprawdzam tą bliznę, jak ona wpływa, tak? Czy jest po nacięciu krocza, po pęknięciu, jakie tam były jeszcze inne urazy, na przykład w kucie centralnym, w kucie do znieczulenia, tak? To też jest jakieś tam uszkodzenie uraz i często się o tym nie pamięta, to te rzeczy bym sprawdziła. To, co widzę na brzuchu, czyli blizny po starych zabiegach, blizny po wyrostku, po kolczyku w pępku, to od tych rzeczy takich bardzo lokalnych i uwolnienia tych tkanek tu na brzuchu, a potem, jeżeli mi to poprawia, no to fajnie, pracuję sobie z tym i potem wchodzimy w trening, w oddech. No jak nie, no to szukamy dalej, nie? No bo może być pęcherzyk żółciowy, może być wyrostek robaczkowy, a może być kolejna cesarka na przykład, tak? Która pierwsza na przykład nie była opracowywana, a mamy już tutaj kolejną, którą dobrze by było już szybko o nią zadbać. Blizny, o których się często zapomina, to są przepukliny w wieku dziecięcym, bo one są tam, jak miałeś rok czy coś i o tym się nie pamięta, nie? One będą w okolicy pachwin, bądź przepuklina pępkowa, która jest pod pępkiem na przykład. Możemy ją być może rzadziej, ale spotkać. Faktycznie to nam się rzuca pierwsze w oczy. Jakie będą rejony związane z takimi nieoczywistymi rzeczami, czyli coś, co ma wpływ na to, jak dziewczyny odczuwają ten brzuch podczas ćwiczeń, że mówią, że go nie potrafią aktywować, nie czują go, a na przykład przed okresem bycia w ciąży, na przykład w ćwiczeniach czy podczas ruchu inaczej czuły, że ten brzuch jest jakby pod ich kontrolą, to z którymi miejscami ewentualnie by się sprawdziła czy popracowała, a być może są to miejsca, które pierwsze, nie wiem, przychodzą nam na myśl. Wiesz co, no to ja bym zobaczyła obszar tutaj, to miejsce, które najczęściej dochodzi do rozejścia kresy, czyli ta okolica pod mostkiem. To są więzadła między żołądkiem a wątrobą, między żołądkiem a śledzioną. To jest też, przepona sama. To jest sama przepona, tak? Czyli tutaj mamy znowu zaburzony oddech. I tu są, to jest takie miejsce dla mnie. Bardzo często tutaj jest dużo napięć. I to jest coś, na co bym bardzo zwróciła uwagę. Oczywiście dno miednicy i czy ono jest zamknięte, podwinięte. No i klatka. Tkliwe w samym dotyku. Tak, to jest bardzo ważne. I klatka piersiowa. I klatka piersiowa, czy tutaj mamy nagromadzone napięcia. Okay. Zamknięta klatka. Ręce takie typowo po ciąży, to jest ta pozycja taka brzuch wystający, przykucz najszerszy grzbietu, czyli plecy. No i ta klatka, która tu coś chroni, karmienie.
a z drugiej strony, czy ja potrafię oddychać pełną piersią i cieszyć się z tego, co mam. Nie? To zawsze okay. jest to... Zawsze uważane. Jakby struktura przeplata nam się z takim podejściem psychosomatycznym, zawsze. Jakimiś nawykami behawioralnymi. Jeśli mówimy wciąż o strukturze, to stawy krzyżowo-biodrowe, spoje niełonowe, pracujesz z tymi rejonami? Tak, to są, ale to są, wiesz co, to są raczej miejsca, które są przeciążane. Z racji okay. tego, że gdzie indziej coś nie tak do końca mhm. dobrze działa, więc tutaj mamy nadmierne napięcia, nie? Na ile zdarza Ci się, no bo pracujemy obydwoje wykorzystując neurodiagnostykę, czyli między innymi testy toniczności i my zazwyczaj robimy sobie, że sprawdzamy mięśnie na początku ich toniczność, ona może być wyhamowana, może być hipertonia, czyli nadaktywność, mhm. może być normotonia. Na ile, dajmy na to, pracujesz sobie z jakimiś rejonami albo przed NIT-em, jeśli jeszcze nie miałeś wtedy tego szkolenia, było tak, że pracowałeś sobie w tym rejonie i u jednych ludzi dawało to efekt, u drugich nie dawało, albo na ile po zastosowaniu testów i zastosowaniu terapii na przykład ze starymi urazami, czyli kostką skręconą, w ogóle gdzieś tam okolicami obojczyka, problemów ze stoczkiem rotatorów, które gdzieś tam pacjentki zgłaszają, na ile okazało się, że pracujesz totalnie z miejscem, które no ciężko by było wpaść na to, bo nie jest to związane miejsce ani jakby odległością, ani nie jest połączone na przykład oddechem, a jednak popracowałaś tu, wróciłaś do tej struktury i na przykład praca poszła do przodu. Na ile korzystasz z tego, że to stare urazy też przyczyniają się do tych kontuzji, do tego problemu rozejścia? Mhm. Wiesz co, no... Ja chyba mam to szczęście, że pracowałam z rozejściem kresy, nie znając jeszcze NIT-u, więc mam porównanie. Właśnie, tak. No. I były takie techniki, które u pacjentek się sprawdzały, a robiłam to samo u innej i to w ogóle nie działało. I dalej miałam rozejście dosyć rozległe i choćbym stawała na głowie, robiła z całym sercem, dokładnością, to dalej nie było tej poprawy, tak? I też mówiłaś, że to były najczęściej schematy, czyli kilka technik, tak, kilka były, na przykład tak. ćwiczeń i w sumie nie wiadomo dlaczego. Co pomogło u tej, tak. a też nie wiadomo, co nie pomogło, tak, nie? Tak, tak, tak. Ale ja wiedziałam, że jest jakiś guzik. Okay. Ja zawsze wiedziałam, że jest coś, co skoro jest u jednej pacjentki udaje się włączyć, bo coś dotykam, to znaczy, że u innej jest i tylko musi być sposób, żeby to znaleźć, okay. nie? Więc jakby pojechałam na NIT, ja naprawdę pojechałam na NIT tylko po to, żeby nauczyć się pracować z brzuchami. Żeby włączyć te prawidłowe odruchy, żeby on mózg dostał informację, co on ma ze sobą zrobić, a potem, jak ja już dołożę ćwiczenia, opracuję manualnie, to on już działa. Okay. Ale on musi mieć zarządzanie, nie? Więc to mi zdecydowanie ułatwiło pracę. Jak już mam, potrafię przywrócić tą normotonię, no, to te brzuchy po prostu zupełnie inaczej potem pracują. Okay. Czyli możemy rozumieć, że jakby praca na stałym urazie powoduje, że dajmy na to opracowanie po raz kolejny brzucha spowoduje, że dzięki temu ta na przykład tkliwość czy problem kresy będzie się faktycznie zmniejszał, a nie zmniejszał tymczasowo. Że na przykład tak. wcześniej pracowałaś lokalnie, był efekt dwudniowy, tygodniowy, nie wiesz czemu nawracał, a tu wystarczyło popracować z czym dystalnie, to nam magicznie nie załatwiało sprawy, tylko jeszcze musiałaś na przykład dodać pracy lokalnie i wtedy było super. Tak, to jest okay. zupełnie inaczej. No zobacz, jeżeli oddychasz 16 razy na minutę, tak, masz zmieniony tor oddechowy i jakąś dysfunkcję w obrębie klatki piersiowej, to co z tego, że ty zrobisz 15 minut ćwiczeń oddechowych, a przez całe resztę dnia masz na przykład zaburzony oddech. Okej. Okay. Tak? W porządku. Kolejna rzecz. Mówiłaś, że często są problemy z zaparciami, wzdęciami i też, że to ma wpływ na toniczność tych mięśni, prostego brzucha, skosu, mięśnia poprzecznego. Takie kluczowe miejsca, które opracowujesz na brzuchu, ale już nie w kontekście mięśni, tylko właśnie patrząc bardziej jelit, bardziej wisceralnie. Wiesz co, no to dla mnie przede wszystkim jelito grube, jelito cienkie, no bo macica rosnąc, ona je rozpycha mocno na boki. Mhm. I to jest stały uciec przez dłuższy czas. Ja wiem, że to jest ciąża jest fizjologiem, ale tak zauważyłam, że po drugiej, trzeciej ciąży te dolegliwości są bardziej nasilone niż na przykład po pierwszej, nie? Więc tutaj przede wszystkim są te jelita do sprawdzenia, otrzewna, praca z więzadłami macicy, no bo one też wykonują ogromną pracę w całej ciąży, więc tutaj fajnie je znormalizować. To są takie rejony, no i pęcherz, tak? To, no bo tutaj też... Jednak lokalizacja, nie? To też trzeba to posprawdzać. Okej. Okay. Czyli mamy już jakby faktycznie sporo miejsc, bo najpierw lokalnie blizny,
te typowo po porodzie, być może jakieś starsze, ale tu w obszarze mięśni kor, później jakieś dysfunkcje związane z kręgosłupem, rejony w ogóle góry ciała, mostka, żeber, przepony, więzadeł tutaj między wątrobą a żołądkiem i żołądkiem a śledzioną. Mamy omówioną kwestię starych w ogóle urazów. Na ile później, jak wygląda u Ciebie element wprowadzania pracy oddechem, bo u mnie jakby ja po prostu się skupiam na tym, by dobrać ćwiczenie maksymalnie jakby proste, by te rozejście, ten garbik, który powstaje, najzwyczajniej w świecie by go nie było, czyli jest to bardzo, to może być śmieszne, ale najczęstszym problemem jest to, by znaleźć faktycznie taką, nauczyć pacjentkę, jak ona ma napinać ten mięsień brzucha bez nas w domu. Te napięcie może być słabe, ale bez tego patologicznego związku, no bo jednak ćwiczeń na kresę mamy mnóstwo na YouTubie i też części pacjentek fajnie to wychodzi i one sobie z tym radzą poprzez pracę z wideo, z internetu, a część nie, i domyślam się, że one na przykład za mocno pchają, za mocno się starają, że tu jest gdzieś problem. No to ja robię dokładnie to samo co ty. Szukam, sprawdzam jakie ćwiczenia po kolei jest w stanie pacjentka zrobić, jak trzeba to je ułatwiam. A jak nie, jak się widzę, że się nudzi, no to trzeba troszeczkę poprzeczkę podnieść, nie? Okej. I na przykład jeśli pacjentka zadaje Ci pytanie, jak długo będzie wyglądała praca z Tobą, to próbując określić jakieś widełki, od ile do ile? Czy to mówimy o 4 spotkaniach, czy miesiącu, czy raczej właśnie o dłuższych? Żebyśmy sobie mogli po prostu wyobrazić, bo poza z tymi zmianami funkcjonalnymi, no muszą zajść też te strukturalne, żeby ta kresa faktycznie się zeszła, więc na przykład 12 tygodni? Tak, no to tak, jeżeli patrzymy bardzo lokalnie, chcemy zbudować mięśnie, no to 3 miesiące powiedzmy uczciwej pracy, tak? Okay. Ale efekty są po jednych ćwiczeniach, tak? Jak poćwiczysz 15 minut dziennie, zrób sobie zdjęcie przed, po i widzisz, że łapiesz pion na przykład, nie? Więc to widać. Ale ja pracuję też tak, że ta psychosomatyka jest dosyć mocna u mnie, więc u mnie jest tak, że pacjentki przychodzą na przykład raz w miesiącu i poruszamy tematy związane i z postawą ciała brzuchem, ale zazwyczaj coś tam jeszcze wyjdzie, jakiś program albo coś, więc to się tak wydłuża w czasie, tak? Ale to jest trochę inne podejście. Czyli natomiast jeżeli chcesz budować brzuch, no to te 3 miesiące musisz mieć. Okej. Ale to też nam daje kontekst, czyli widzisz się rzadko, ale dłużej, a wiemy, że na przykład w choćby sektorze publicznym, tym refundowanym, często rehabilitacja już nie uroginekologiczna, ale jakakolwiek, to jest bardzo częste spotkanie, ale tylko 2 tygodnie, tak? Czyli na przykład 10 spotkań przez 2 tygodnie, więc pacjenci na to narzekają, że była duża częstotliwość, ale czas. Tak, a jak chcesz zmienić nawyk, no bo zobacz, jeżeli ja opracuję sobie ten brzuch, daję ćwiczenia i mówię tej pacjentce, że dobra, fajnie, pani teraz sobie ćwiczy te 15 minut dziennie, 3 razy w tygodniu, dobra, to jest taki minimum. I ona przychodzi do mnie na przykład po miesiącu i mówi, że ona no właściwie tu poćwiczyła ze 2 razy, to jeszcze coś tam. No to teraz wchodzimy w temat, okej, okay, co się dzieje, że ty kobieto nie masz czasu się zająć sobą, nie? I dalej pracujemy z brzuchem, ćwiczenia, ale sprawdzamy, gdzie ona stawia siebie, żeby ona w końcu, no bo jeżeli ona nie postawi siebie jako osoby ważnej, no to możesz sobie gadać, nie? No, dokładnie. Wtedy możemy dawać najlepsze rozpiski z zaleceniami. Tak. I potem jesteś terapeutą, który się wkurza, bo ci pacjenci nie ćwiczą. No nie, oni z jakiegoś powodu nie ćwiczą. Okej. A czasami wspominasz też o jakby istocie tylnej taśmy, partii kulszowo-goleniowej i łydek. Czy widzisz tutaj ich jakby zaangażowanie, czy sens pracy na tych partiach mięśniowych w kontekście samej kresy, czy nie? Wiesz co, tak, no bo jak cię zepnie z tyłu, no to gdzieś ci to wyjdzie, nie? Okay. Tak bardzo obrazowo patrząc, natomiast tam jest w ogóle bardzo fajne powiązanie, bo cały tył to jest pęcherz, to jest meridian pęcherza moczowego, czyli dużo po porodzie często mamy nietrzymania moczu różnego rodzaju i często, ja na początku tak pracowałam, że rozluźniałam po prostu całą tylną taśmę. I te pacjentki mi robiłam zdjęcie przed, robiłam po. Środek ciężkości tak, wraca. I im już było łatwiej na przykład włączyć ten brzuch, tak? Więc nawet już potem bez szukania, co tam się zadziało, jak ułatwiłeś ten ruch, no to one, to się włączało. Czyli wątków pracy jest naprawdę sporo. Jezu, no można... po prostu możesz wybierać, co ci pasuje. Okej, dobra. No to może przejdźmy sobie do takiego bardziej praktycznego zastosowania naszych słów, tego, o czym opowiadaliśmy przez ostatnie kilka chwil, dobra? Dobra. W tej części spróbujemy sobie posegregować tą wiedzę, którą już omówiliśmy. Zobaczcie, wszystko ma wpływ na wszystko. Taką możemy konkluzję z naszej rozmowy wyciągnąć.
ten tok myślenia, który mamy z Kasią w naszych gabinetach przećwiczony, wypracowany, daje nam jednak możliwość do śledzenia naszej terapii, co nam się wykoleiło i nie powiodło, a na którym etapie dana technika czy dana forma pracy po prostu przyniosła swój dobry rezultat. Żebyśmy za bardzo nie odpłynęli, warto najpierw zbadać mięśnie brzucha. Biorę sobie jedną, drugą nogę, idziemy proszę Kasia, i wykonam sobie test prostego brzucha u Kasi, nie? Przykładam sobie opór, trzymaj. I ten mięsień jest wyhamowany. I teraz, hipotetycznie, mogę pracować teraz z miejscami z starymi, związanymi ze starym urazem. Mogę pracować lokalnie, tutaj gdzieś w okolicy podbrzusza, spojenia łonowego, stawów krzywobiodrowych, bądź dystalnie, bardziej bliżej odcinka szyjnego, czy na przykład kończyny górnej. Test ma być tym, co zadecyduje, które ja faktycznie rejony wybiorę. No bo nawet jeśli te wszystkie miejsca bym opracował i przyniosłoby to skutek, to ciężko miałbym przesiać i sprawdzić, ej, która u Kasi technika dała faktyczny rezultat. Bo robiąc schemat na pewno pomogę wielu pacjentom, ale nie wiem, która dokładnie technika pomogła w szczególności. Być może mógłbym ich zrobić mniej, albo u pacjentów, u których nie odniosłem rezultatu, mógłbym zweryfikować, dlaczego tak się stało. I teraz, mając ten mięsień hipotoniczny, zaczniemy lokalnie, czyli podbrzusze, okolicy spojenia łonowego, hop, utrzymaj. I ten mięsień nadal jest hipotoniczny, więc wiem, że tutaj praca lokalna na tym etapie w ogóle mi się nie przyda. Wiem, że Kasia ma kilka starych urazów, między innymi jest to blizna tutaj gdzieś w okolicy brwi, dokładnie. Robię sobie na nią lokalizację, utrzymaj proszę. Hop. Ponownie nic to nie dało, więc już sobie wyeliminowałem jakąś formę starego urazu i jej wpływ na toniczność, charakter pracy mięśnia prostego brzucha. Wiem, że to nie jest okolica ta, którą wcześniej sprawdziłem podbrzusza. Spróbujmy sobie sprawdzić, czy tutaj okolica otworu klatki piersiowej, mięśni samych piersiowych większy, mniejszy, w ogóle stawów między mostkiem a żebrami, między mostkiem a obojczykiem, czy ona jest w jakiś sposób zaangażowana. Robię sobie trzymaj. Ok, mięsień jest silny. Otrzymaj. I okazuje się, że jest normotoniczny, a więc zmienił swoją toniczność. Mogę sprawdzić, czy to bardziej będzie prawa czy lewa strona. Otrzymaj. Prawa nie. Trzymaj. I bardziej popracowałbym, czy znowu sobie zawęziłem pole w rejonie lewym. I teraz ta moja praca może być powięziowa, w zależności jakie mamy opanowane formy, techniki pracy, nie ma problemu, żeby tam również zastosować formę pracy aktywnej, czyli zaangażowanie na przykład oddechu bardziej w tym rejonie, co w sposób aktywny poruszałoby mi tymi stawami, bo są tam żebra, mięśniem, wykonałoby się wtedy aktywny drenaż w tym obszarze i ponownie po opracowaniu na przykład tego miejsca sprawdziłbym sobie toniczność mięśni prostych. Tak mniej więcej wygląda nasza praca w gabinecie, którą będziemy oczywiście chcieli wraz z kolejnymi etapami rehabilitacji przenosić z kozetki na matę, gdzie będziemy stosować coraz cięższe, bardziej wymagające ćwiczenia, bądź na przykład zastosujemy pewne wyjścia, techniki bardziej psychosomatyczne, bardziej zagadnienia takie już behawioralne, które również długotrwale spowodują, że ten efekt nam się najzwyczajniej w świecie utrzymuje, a nie jest jedynie tymczasowy od wizyty do wizyty.